Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Kontynuację po tamtym z przyczepki. Chciałem podejść na dwa, bo będzie trochę materiału. Mówię, a akurat teraz się mnie nagrywa, bo czasu nie było. Ale powoli wrócimy. O kurde. Co, bierzemy demorali podziemniaczki, nasze działki, ogródki działkowe. O, dobra. Sobie pompę załączę. Okidoki. Zapniemy. A jeszcze. No nie da rady, już tak trzeba otworzyć. Dobra. Pugnie używany od jesieni. Stara buteleczka do wyrzucenia. Leży od zeszłego roku. Metrówka. I co? Mamy. O. Muszę napisać. Powiedzcie mi, widzowie, jaki ciężar maksymalny na tym zaczepie można przewozić, jaki przewoziliście, żeby się nie zerwał, bo ta kolibka, jak się załaduje zboże, to będzie miała ze 3 tony, to trochę dużo będzie. I nie wiem, czy się zaczep nie urwie w ciapku. A ze zbożem to byłby przypał, jakby się urwało. Wiecie, co pomogę nogą. Dobra, jest. Nasze redło. Lemken grudziądzki tak zwany. Szeredło polskie. I co? Dożyłem podziemniaczki i ten kawałeczek przeźrajeczek pod marchewkę testowo. Zobaczymy, co to z tego będzie. Teraz po majówce będę sobie siał tą marchewkę, a ziemniaki myślę, że w sobotę się zasadzi. O, urwała mi się, lemierz mi się urwał, znaczy się wyślizgał się od orki, trochę przerobił ten pług, także co? Dobra, tak sobie zapniemy. To jest poluzowane i zobaczymy, co będzie się działo. Dobra, maszyneria zapięta i ruszamy. Na jedną skiwę będę chyba to orał. Na jedną skiwę to założę, no bo nie ma sensu machać tego na dwa, chociaż nie wiem. Zdążymy do zewnątrz, bo już odeżemy potem brzegi. Ciekawe, jak będzie szedł pług, rdza na nim siedzi. Nie jestem zwolennikiem malowania, także ziemia jest miękka, tu było rane, także powinno iść bez problemu. Ostatnio było o tym oraniu Stacha, ale pogody mówię nie było. Nie było pogody, więc nie orałem. Padało, o, sądzę, że to się tak prezentuje bez nawozu, czyste. Łan jest czysty. To jest najważniejsze dla mnie. Jadę w tym roku po kosztach, bo ceny nawozu duże. A ja się boję o cenę, jaka może być. Bo może się dużo zmienić. I co? No i nie chcę pakować się duże koszty. No teraz pierwszej nadawałem, to będzie moja pierwsza dawka. Będę dawał raczej w połowie maja. Także ja się nastawiam na 3 tony z hektara tego pszenżyta. Nic więcej, także nie zawiodę się na pewno. Bo mówię, lecę po kosztach w tym roku, bo mnie ograniczają koszty i w przyszłym roku, jak
będziemy mieli zasiane, to będę siał znowu chyba pszenicę po przeżycie. Będzie niespodzianka też w następnym odcinku, to się dowiecie. Będziemy orać sobie znowu, tylko nie teraz, dopiero za, mówię, po majówce, jak podeschnie trochę. Dobra, chyba trzeba renienka zrobiona, w sensie się kolejnka zrobiona, to teraz chyba pójdzie pół niżej i na głęboko założymy pod te pyrki. Obornik tu dawałem na jesień, także coś z tego będzie. No mi się przecież to podoba ogólnie, jak wygląda bez nawozu. Będę musiał sobie przysadzić ten kawałku na kwas na pewno, bo jest dość dużo tego chwastu, bo po ziemniakach to było pole, a nie pryskane było Roundupem po sadzeniu, ponieważ jak urósł chwast, tylko ostatnio od razu orane. Także co? Zobaczymy. Kurde, trzeba skręcić śrubę. Bardzo rozkręcona, jeszcze cioci mam ogródek zaorać, też tam przejechać sprężynówką, także coś tam się pojeździ po. I co, i będziemy orali na pewno, będziemy siali znowu ubin, tylko z owsem jako na poplon, także czekajcie, widzowie, będzie co oglądać. Być już 2 tygodnie wstecz, a mamy dzisiaj, żeby was nie skłamać, 28 kwietnia, także no jest już dość późno. Jest już dość późno, no ale nic się nie poradzi, no niestety nie mamy wpływu na pogodę. Gdyby mieli wpływ na pogodę, to każdy byłby milionerem. No i co? Zobaczymy, czy jeszcze kółka nie podkręcę. Dobra. Kółko. A sobie tu rozkręcę. O. Właśnie. Dobra. I rura. No i coś takiego niech będzie. Chcieliście odcinek z ciapkiem, to macie aż 2 pod rząd. Z sadzenia będą odcinki, kurde, teraz w maju to będzie, powinno być odcinków, jak wszystko dobrze pójdzie, także będziecie mieli co oglądać. Koszeniem łąki. Na razie to kości nie ma co, także pewnie jeszcze z miesiąc czasu, bo nie ustawiane było sprzęgło odkąd zjechaliśmy silnik z nowym wałem, także trzeba będzie podregulować. O proszę, niespodzianka. Bociek? Się będzie do mnie. Thank you.
trzyma glina. Przeżyto. Ja nic nie wiem, widzowie, żebyście nie pisali. Chyba że Ola mnie chce czymś zaskoczyć, chociaż nie wiem. Lepiej nie. Dobra. Jedziemy. Tej gleby tutaj. O, dobra, możemy już pod marchewkę. Zobaczymy, odetniemy trochę tego przeżyta. Miało go tu nie być, bo to wsiałem w workę tak naprawdę. Zaorałem i zasiałem po prostu. Przeciąłem bronami teraz. Jak tam, dwa tygodnie temu kosiłem maliny, nie? I co? I no, wystartowało do góry strasznie po tych kronach. Bo to miało tego w ogóle nie być, miałem to całe siać marchewką, ale mówię, ktoś tu jest, będzie wtedy 20 arów, mówię, nie ma sensu właśnie w takie koszta, testuję, zobaczę co pierw urośnie na tych, na tym kawałeczku prostym, jak się uda, to w przyszłym roku zasieję na tym całej połówce marchewkę. Także zobaczymy jak to będzie, nie? Na ten bok osadzić tu orkę. Nie wiem czy brył nie rozbije bronami, żeby się nie zeszły, bo jak się zeszło to nie ciężko, a jak teraz się rozbije to będzie akurat. Zium. Dobra, jedziemy. Odetniemy sobie przejazd na pewno z tego przężyta. Poblon będzie tak. Zawsze to poblon jakiś będzie. Fajnie, wiosna już w końcu, kurczę. Ileż można było czekać, ja to lubię, jak świeże powietrze, kwiatki kwitną. Dźwięk 30 i to jest życie, a nie... Może kiedyś się dorobimy. Ja albo staw większego ciągnika, to robota będzie szła inaczej. Ciężko, prędzej 60 z obciążeniem na przodzie, bo
mówi, że zator 5.2.11 i przód podnosiło, to musiałem taki dołożyć tyle ciężaru, że pytanie czy by szedł, to jest agregat. Już ma taki brony ma takie i dwa wałki. To by czapek szedł sobie na czwórce, tylko że znowu jest długie są te. Długie to jest znowu strasznie i to jest minus tego, nie? Że czapka by przebujała. Zobaczymy. O, wjechałem w bruzdy. Zapniemy obciążniki dwa do przodu. Może pójdzie. 3 metry ma jak brony. Chyba 3 metry i takie wałki, nie? Tylko te wałki są, ważą. Będą ciapka prze... Będą ciapka prze... ten... przeważały. Ziemia na tym kawałku, to czwarta klasa jest. To strasznie zrównoważona, nie? Na tym, tu jest kawałek czwartej, tam zaraz jest piąta i tam niżej znowu jest czwarta, a tam na tym polu, gdzie dzierżawie, gdzie jest hektar 30, prawie na całym jest czwarta B, także tam się to całkiem inaczej wygląda. Widać różnicę w lewie, jak to się prezentuje. Czy jak zostanie na wozu, to fajnie. Fajnie ruszy. Tak ruszyła już bez nawozu, a mówię, jak dostanie nawóz, to już w ogóle będę zadowolony, mi się wydaje. No ja mówię, nie nastawiam się tu na jakieś nie wiadomo jakie plony. Także co będzie, to będzie, jak to mówię, nie? Będziemy krytykować i tak dalej. Ale po prostu po co mam dokładać do interesu? To bardziej to jest moje hobby, a nie o to w tym chodzi, żeby dokładać, nie? Trzeba się cieszyć, sobie
zboże rośnie jak należy. Tu ma strasznie mokro, będę musiał przekopać sobie dołek następnym razem, jak będą deszcze, bo za każdym razem mi stoi woda. Dlatego też taki przejazd zostawiłem tutaj, bo tu tej kawałeczek taki mokry jest. Nieprzygotowane podsadzenie. O mojej głowy przyszedł na bajerkę zobaczyć polipkę. I co? To było tyle w tym odcinku i co? Widzimy się w następnym odcinku sadzenia, nie? Z wujkiem Bogusiem będzie odcineczek.